Jego głowa jest jak najczystsze złoto, jego kędziory faliste czarne jak kruk. Pieśń nad pieśniami, 5 rozdział, 11 werset. Oblubieniec i oblubienica. Oblubienica przedstawiła swego ukochanego jako świętego, wyróżniającego się spośród wszystkich innych. Teraz przechodzi do bardziej szczegółowych informacji. Jego głowa jest jak najszlachetniejsze złoto. Głowa jest źródłem myśli i planów i celów. Jego myśli i jego cele są czyste jak najszlachetniejsze złoto. Dawid mówi o nim: jak drogie są dla mnie Twoje myśli, Boże, jak wielka jest ich liczba. Psalm 139, werset 17. Myśli umiłowanego wyrażone są w księdze Jeremiasza 29, 11. Wiem, jakie myśli mam o was, mówi Pan, myśli o pokoju, a nie o niedoli, aby zgotować wam przyszłość i natchnąć nadzieją. Jakie cudowne zamiary ma on względem nas, Kościoła, za który oddał swoje życie. Jego celem jest uświęcić Kościół i przygotować go jako pełen chwały, bez zmazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Jak uczy nas list do Efezjan 5 rozdział 27 werset. Jego bujne włosy są faliste, nie ma wśród nich śladu łysienia czy siwizny. Chociaż jest odwiecznym, nie widać żadnych oznak starzenia się. Jest wiecznie młody. O nim Izajasz pisze: Bogiem wiecznym jest Pan, stwórcą krańców ziemi. On się nie męczy i nie ustaje. Księga Izajasza, 40 rozdział, werset 28. Może zbawić na zawsze tych, którzy przez niego przystępują do Boga, bo żyje zawsze, aby się wstawiać za nimi. List do Hebrajczyków, 7 rozdział, 25 werset. O wielu wielkich mężach Bożych jest napisane, że się zastarzeli. Przykładem jest Izaak, u którego wzrok na starość stał się słaby, w wyniku tego został on oszukany. Dawid nie mógł już w pewnym momencie sprawować władzy jako król, w wyniku czego Salomon zastąpił go, gdy Dawid jeszcze żył. Całkiem inaczej jest w przypadku odwiecznego. Pan Jezus Chrystus sprawuje kapłaństwo nieprzechodnie, ponieważ trwa na wieki, bo tak mówi nam zresztą Słowo Boże w Hebrajczyków 7 rozdział 24 werset. List do Hebrajczyków 7, 24. Cenne są myśli, które czerpiemy z pieśni nad pieśniami, 5 rozdział 11 werset. Tekst ten przypomina nam o jego dobrych radach i zamiarach wobec nas i o jego niezawodnej mocy do wypełnienia wszystkich jego obietnic. Jego głowa jest jak najczystsze złoto, jego kędziory faliste, czarne jak kruk. Pieśń nad pieśniami, rozdział 5, werset 11.